Chciałem Cię Wam opowiedzieć parę słów na temat Matki Boga. 1 stycznia w Kościele obchodzimy uroczystość Maryi, Matki Boga. Oczywiście my wszyscy mówimy Matka Boska, Matka Boga, no ale nie zawsze się zastanawiamy nad znaczeniem tego słowa. Co to znaczy Theodokos? Co to znaczy, że Maryja urodziła Boga? Jest to częsty zarzut ze strony protestantów, fundamentalistów, którzy zarzucają nam, że my przesadzamy z tym uwielbieniem dla Matki Boskiej, dla Maryi, bo przecież trudno nazywać Maryję, człowieka zwykłego, zwykłą dziewczynę, Matką Boga. W jaki sposób człowiek może w ogóle dać życie Bogu? Przede wszystkim w ogóle, żeby odpowiedzieć na taki zarzut, musimy sobie uświadomić, że dogmat o tym, że Maryja jest Matką Boga, jest dogmatem bardziej chrystocentrycznym niż maryjnym. Jest to dogmat więcej nam mówiącym o samym Panu Jezusie niż o Jego Matce. Wynika to z tego, że w IV wieku były potężne dyskusje w Kościele między Nestorem a świętym Cyrylem, którzy nie tylko walczyli o wpływy polityczne na wschodzie Kościoła, ale też walczyli dogmatycznie, jak rozumieć pewne rzeczy. Nie wszystko było takie jasne i zrozumiałe od samego początku w Kościele. I Nestor uważał, że w Jezusie są dwie osoby. Jest osoba boska i jest zwykły człowiek. I te dwie osoby są jakby oddzielne. I Maryja dała życie ludzkiej osobie Jezusa, natomiast nie miała nic wspólnego z boską osobą Pana Jezusa. Natomiast święty Cyryl i cały Kościół wraz z nim, który to potwierdził na synodzie w Efezie, ogłosił uroczyście, że Pan Jezus jest jedną boską osobą, który ma dwie natury, ma naturę boską i ma naturę ludzką. Ale te dwie natury są zjednoczone w jednej boskiej osobie. Nie ma innej osoby Pana Jezusa niż boska osoba. Więc jeżeli przyjmiemy ten dogmat za prawdziwy, a dogmaty zawsze są prawdziwe, to wtedy nie ma wyjścia, tylko konsekwencją tego faktu jest uznanie, że Maryja urodziła Boga, czyli jest Matką Boga. Po prostu jak sobie uświadomimy to, że Pan Jezus, który jest odwiecznym Bogiem, który jest od zawsze, zawsze istniał, był przed momentem zwiastowania, był Bogiem. W momencie, gdy Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi i powiedział jej, przyniósł jej wspaniałą nowinę, że ona zostanie matką Mesjasza. 5 minut przed tym faktem Pan Jezus był Bogiem. W momencie tego faktu Pan Jezus był Bogiem. 5 minut później był Bogiem. No Maryja poczęła z Ducha Świętego i miała w swoim łonie Boga. 3 miesiące później, 6 miesięcy później, 9 miesięcy później miała w swoim łonie Boga. To się nic nie zmieniło. I następuje 25 grudnia, Dzień Bożego Narodzenia. Maryja rodzi Boga, nie rodzi nikogo innego, tylko rodzi Boga. Więc czyją matką jest Maryja? No jest Matką Boga. Nie da się odejść od tego faktu. Po prostu jest to konsekwencja naszego logicznego rozumowania. Oczywiście nie Maryja jest źródłem natury boskiej Pana Jezusa, ale tak samo moja mama nie jest źródłem mojej nieśmiertelnej duszy. Moja nieśmiertelna dusza została stworzona w momencie mojego poczęcia. Tak jak w momencie poczęcia każdego innego człowieka, Bóg daje nam naszą nieśmiertelną duszę. To nie jest produkt ewolucji, to nie jest coś, co przychodzi z natury, z naszych rodziców, tylko za każdym razem w momencie poczęcia Bóg nam daje naszą nieśmiertelną duszę. Ale ja nie nazywam mojej mamy mama mojego ciała. To jest moja mama, ja jestem człowiekiem, mama mnie urodziła, człowieka, a człowiek składa się z ciała i z nieśmiertelnej duszy. I fakt, że tą nieśmiertelną duszę otrzymałem od Boga, nie zmienia faktu, że to moja mama jest moją mamą. Tak samo w przypadku Maryi. Sam fakt, że nie ona dała Jezusowi naturę boską, nie zmienia faktu, że ona urodziła boską osobę. Ona jest jego matką, nawet jeżeli ta natura boska Jezusa była wieczna. Pan Jezus, będąc Bogiem, nigdy jej nie otrzymał, zawsze ją miał.
Natomiast Matka Boża dała Panu Jezusowi ciało, urodziła człowieka. Pan Jezus nie był człowiekiem wcześniej, był tylko Bogiem. Od momentu narodzin stał się człowiekiem, ale Matka Boża stała się Jego matką, a ponieważ On jest osobą boską, mającą dwie natury, tak jak wcześniej mówiłem, to po prostu z tego wynika prosty fakt, że Maryja rzeczywiście jest Matką Bożą. Herezja, która mówi inaczej, jest nazywana do dziś nestorianizmem i została potępiona przez Kościół. Po prostu warto, żeby o tym pamiętać, żeby wiedzieć, dlaczego mówimy Matka Boska, dlaczego nazywamy Maryję Matką Boga, bo właśnie Pan Jezus jest Bogiem, a Maryja jest Jego Matką. I 1 stycznia co roku uroczyście obchodzimy ten dzień w Kościele. Przypominam, że to jest święto obowiązkowe tak zwane, więc trzeba po Sylwestrze się zerwać i iść do tego kościoła. To tyle chyba, co chciałbym powiedzieć tutaj. Jest to bardzo skrócona forma wypowiedzi. Napisałem troszkę więcej na ten temat na swoim blogu, także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to poniżej zamieszczę linki do mojego forum i do bloga na Frondzie i na w Salonie 24, gdzie będzie można przeczytać to w formie pisanej. Tam też będzie można podyskutować na ten temat i oczywiście tutaj także możemy podyskutować na YouTube pod tym filmem. Pozdrawiam Was serdecznie i chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego z okazji nowego roku, żeby był szczęśliwy, wielu Bożych błogosławieństw, dużo, dużo szczęścia, radości, zdrowia. I do usłyszenia przy najbliższej okazji. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.